Rok Miłosierdzia, żeby nowy człowiek był tak właśnie, miał tak otwarte serce na Boże Miłosierdzie, jak to czytamy w objawieniu. Bo to jest jedna z podstawowych cech nowego człowieka. Być podobnym do Ojca, prawda? Czyli być podobnie miłosiernym jak Ojciec. Właściwie Rok Miłosierdzia to jest po prostu pewna konkretyzacja drogi chrześcijanina. Uwrażliwienie na jeden z ważnych współczesnych problemów, ale to oczywiście chodzi o rozwój życia chrześcijańskiego w każdym z nas. Całun Turyński to jest fotografia ludzkiej podłości. A co jest fotografią Bożego Miłosierdzia? Całun Turyński. Właśnie jednocześnie jest fotografią ludzkiej podłości zwyciężonej przez miłosierdzie Boże. To jedno z drugim się zbiega. Nie ma dwóch różnych fotografii. To jest właśnie na jednej widać i to, i to. To jest po prostu fotografia w czterech wymiarach albo pięciu. W trzech zwykłych i dwóch wymiarach. Grzech i przebaczenie. Jak ksiądz przeżywa Wielki Post? Pracowicie. Ale staram się, żeby to był czas odnowienia też mojego myślenia, mojej wiary, mojej modlitwy, troszkę umartwienia w rozsądnych granicach, żeby jednocześnie były siły do pracy, ale przede wszystkim tego, żebym sam się coraz bardziej czuł radosny z tego, że naprawdę wierzę, że Pan Bóg nam przebacza i że bycie dobrym i zwycięstwo nad złem to jest naszym codziennym zadaniem.